Jestem Polakiem i kocham swoją ojczyznę. Jestem Polakiem i kocham swoją ojczyznę. Przyrzekam dbać o dobre imię klasy i szkoły. Przyrzekam. Przyrzekam uczyć się pilnie. Przyrzekam. Przyrzekam przestrzegać zasad obowiązujących w szkole. Przyrzekam. Przyrzekam być dobrym kolegą. Przyrzekam swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Yeah.
Cześć pierwszaki, w naszej szkole zwyczaj taki, że gdy ślubowania czas, pani jesień wita was. Co pani jesień robi dziś w szkole? Czy już nie mieszka w zielonym lesie? Jesień mieszka wszędzie, w elementarzu teraz będzie, żebyś pierwszaku pokochał szkołę i wielką w niej odegrał rolę. Jesień więc życzy, żeby pierwszaki przez rok cały zbierały same pochwały. A teraz pierwszaki, głowy do góry, co dziś powiecie, niech to usłyszą te szkolne mury. Co w szkole robi pani jesień? Czy jakieś dary dla nas niesie? Złoto, czerwień i brąz niosę na plastykę, szelest liści, blusk deszczu na szkolną muzykę. Jabłka, gruszki, śliwki, panowie i panie, to dla was wszystko na drugie śniadanie. Jeszcze chwileczkę, jeszcze troszeczkę, poproszę pierwszaków o pioseneczkę, o wierszyk mały, by stwierdzić wreszcie, czy prawdziwymi uczniami jesteście. Wśród pierwszych.
wchodzą suchy, narzekają więc maluchy. Powtarzają niewesoło, czy lub będziemy brać do szkoły. Chciał uciekać Grzesio mały, ale Konrad, czy jak bywały, wytłumaczył. Kolego, ślubowanie to jest coś innego. Musisz przyrzec, że bez przerwy będziesz dbał o pan nerwy. Będziesz uczył się starannie, zachowywał nienagannie. Gdy umowa taka stanie, to jest właśnie ślubowanie. Wie to Marysia, Stasio i dziś, że wielkie święto w szkole jest dziś. Do ślubowania nadszedł już czas, pierwszy egzamin na ucznia zdasz. Rodzice nasi są tutaj z nami, aby egzamin był pięknie zdany. Może piosenką zacznijmy właśnie, tu zaraz wszystkim zrobi się raźniej. Jestem już bardzo wesoły, bo już idę do szkoły. W piaskownicy zostawiam bez żalu książki noszę w tornistrze. Od czystości aż błyszczę, wiecie, że już jestem pierwsza, nie mam. Gdy godzina siódma mije, wstaje każdy pierwsza dziur. Najpierw szybko się umyje, mydło, szczotka i do gór. Klasa pierwsza się nie spóźnia, chociaż jest najmłodszą z klas. Oczyszczone już ubranie, mój jak lustro każdy śni. Jeszcze tylko zje śniadanie i do szkoły raz, dwa, trzy. Jest na wolna.
być pewny, co odetnie się. Choć pani profesor, co z wami zrobić? Marcin już na plecy założył do liter i już się czuje niczym ministrem. Głowę wybiera, śmiało do góry i mówi, który się tam odbierze, no który? Karolina ciągle coś zajada, a Nino co ciągle blada, blada ze strachu, że jej zabraknie zadania, które ma teczce na dnie. Krzyś od rana płacze i wrzeszczy, to szuka gumki do innych rzeczy. Jak się nauczy pisać ładnie, zrobi listę swych rzeczy dokładnie. Wtedy nie będziesz szukał niczego, chyba że zgubisz listę kolego. Więcej przedstawiać się nie będzie, bo przecież stale nie będzie, a potem rzemów nam trochę brakuje, to wtedy stale do żołnierzy. Już parę miesiąc jesteśmy w szkole, ciasny miną szybko najwyżej. Znamy też naszych panów, naszych kolegów, koleżanki. Śmiało chodzimy do naszej zadni i też nie uszyłem. Nasza pani dyrektor patrzy na nas czerwę. Do nas, które będzie. Teraz już to wiemy. Pani do nas dzisiaj, także po sobą. Nie ma co się martwić, w szkole będzie spoko. Na miniu nasze szkolne koleżanki były dobrze, że po tablicy się nie ma. Pan dyrektor zajrzał, uśmiecha się do nas. Zapytała, dlaczego lżej się zrobiło. A pani Wolna, to mi dzwoni, to mnie już wtedy nic nie dowodzi. Co bym myślił przerwę w szkole, wielką w historii odegrał rolę. My już umiemy dużo, panie dyrektorze.